Dzień dobry, witam w programie Kobieta ze Śląska, a dzisiaj moim gościem i Państwa jest Ela Hurek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Autorka vloga o robieniu dobrych ciast. O ciastko. O ciastko. I właściwie za niedługo będziemy się widziały na antenie telewizji TVT bardzo regularnie. Będziemy niemal koleżankami na tej antenie, więc trzeba się poznać. Opowiedz mi przede wszystkim, jak to się stało, że to o ciastko znalazło swoje miejsce na ekranie. To mega przypadek. Prowadziłam po prostu pracownię cukierniczą, pracownię tortów. No i pewnego dnia zachciało mi się czegoś więcej. Pomyślałam, że trzeba wejść w social media i zwrócić się do odpowiednich osób o pomoc. No i tak trafiłam do Halo Media. No i tak naprawdę od listopada działamy razem i od listopada powstał vlog, powstało wiele innych rzeczy. Pojawiłam się na ekranie w internecie, no i trafiliśmy do telewizji. No i u nas będziesz przede wszystkim na ekranie przygotowywała pyszności. To mają być desery, to mają być torty, to mają być ciastka. Właściwie czego się możemy spodziewać po tych odcinkach? Co nam pokażesz? W programie będą zdrowe ciastka, ale też będzie istna rozpusta słodkości. Więc będzie trochę wegańskich słodkości, bezglutenowych, ale będą również te bardzo słodkie, tłuste, maślane ciacha, które mają nam poprawić czas, tą chwilę, mają nas zanieść do nieba. No i właśnie dobrze, że o tym mówisz, bo ciasto to od razu kojarzy nam się z milionem kalorii, a jak wiadomo, wszyscy chcemy być fit. Więc pytanie pewnie od tych wszystkich pań, które oglądają program Kobieta ze Śląska. Czy można sobie pozwolić na takie ciacha, które są w miarę zdrowe, w miarę mają małą, niewielką ilość cukru? I czy to w ogóle da się pogodzić? Słodycz, który jest zdrowy? Myślę, że tak. Jest mnóstwo zamienników słodyczy. Można zastąpić zwykły cukier biały syropem daktylowym, syropem z agawy, erytrolem. To jest taki zamiennik, który gdzieś tam trafia do cukrzyków. Ale też można użyć po prostu owoców, które są słodkie i dają swoją naturalną słodycz. Myślę, że jest to do połączenia, ale chociaż ja uważam, że wszystko w rozsądnych ilościach i nie zaszkodzi nam nigdy na figurę. W tych rozsądnych ilościach, no ty tutaj mówisz o figurze, ale twoja figura chyba pozwala na to, że możesz sobie ciągle dogadać. Właściwie pamiętasz, kiedy swoje pierwsze ciasto upiekłaś? Swoje pierwsze ciasto? Tak. Kiedy była mała. Zawsze piekłam dla taty. Pamiętam, że mój tata lubił galaretki i robiłam te galaretki na wszystkie sposoby. Z bitą śmietaną, z owocami, kolorowe, różne. No i gdzieś to się później przerodziło w takie zamiłowanie i pasję do pieczenia. Nie ukrywam, że ta pasja głównie narodziła się wtedy, kiedy byłam w ciąży z pierwszym dzieckiem. Odkąd podzieliłam się swoją pasją z innymi ludźmi, ludzie zaczęli do mnie też przychodzić. Piekłam dla znajomych, znajomych znajomych i tak pomyślałam, że głównie też ze względu na dzieci, że będę pewnie mieć więcej czasu, kiedy zrobię coś dla siebie i będę panem swojego czasu, swojego życia. I tak powstało o ciastko. O ciastko. I właściwie od czego to się wzięło? Bo zastanawiam się, ten pomysł na tytuł bloga, czy to było tak, że na przykład dzieciaki przyleciały do kuchni, kiedy mama robiła coś słodkiego, mówią, o, będzie ciastko, czy jakoś inaczej? Znaczy, o ciastko pojawiło się dosyć spontanicznie. Pomysł na o ciastko zrodził się w kawiarni, kiedy byłam z moimi dziećmi w kawiarni, która była też taką salą zabaw i szukaliśmy pomysłu na nazwę firmy, na logo i
spojrzałam po prostu na ścianie, był fajny napis, że już więcej nie będę jeść, nie będę jeść, nie będę jeść i o ciastko. I tak sobie pomyślałam, no właśnie, to jest właśnie to, że chcemy słodycze, to jest taka rozpusta i my mówimy tak, nie, 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 już nie, już nie, a później jest, o ciastko. I bierzemy, i jemy, i przenosimy, i mamy tą chwilę dla siebie. Także jednak każdy sięga. Uszczęśliwiasz ludzi jednym słowem. Taka staram się. Specjalność Eli, taka słodka specjalność, co to jest? Specjalność, myślę, że to jest brownie. To jest takie super szybkie ciasto, strasznie czekoladowe i wszyscy je lubimy i schodzi w jeden mig. Robię te brownie na różne sposoby, dodaję też jakieś ciasteczka, dodaję masło orzechowe, ale zawsze ono się sprawdza i zawsze to jest hit nad hity i kiedy potrzebuję na szybko ciasto, zawsze po prostu jest strzał w dziesiątkę brownie. Ja powoli po prostu robię głodne, ale powiedzmy jeszcze może, czy zawsze masz w domu coś słodkiego, jakieś ciacho czy jakiś deser przygotowany? Nie. Czyli jednak, nie. Trochę szef bez butów chodzi. Nie, nie zawsze. Staram się też, nie ukrywam, że robiąc ciastka na co dzień, staram się bardziej w ciągu tygodnia zajadać się z takimi naturalnymi słodyczami, czyli owoce. No i też gdzieś tam proszę moje dzieci, bo one by chciały codziennie te ciastka, więc proszę moje dzieci, żeby sięgały jednak po owoce, ale mamy od w weekendy zawsze jest jakieś ciasto i zawsze coś wspólnie robimy. Jest to dla nas też taka fajna zabawa, że wtedy spędzamy razem czas i wtedy mamy możliwość poeksperymentowania z różnymi smakami. Czym się różni takie ciasto czy deser przygotowany w domu od tego kupionego w sklepie? Wymieńmy te argumenty przeciw. Myślę, że no nie chciałabym to robić jakieś antyreklamy różnym większym cukierniom, ale ciasta i desery, torty, które wychodzą spod mojej ręki, to są takie słodkości, które robiły nasze babcie i używam do tego takich zwykłych produktów, które każdy może kupić w sklepie. Więc pachną masłem, są z naturalnej śmietany, takie jaka powinna być i kiedy trzeba, też używam cukru, ale to są takie ilości, żebyśmy się nie przesłodzili i żeby było słodko, ale nie przesadnie. No to słodko w naszych odcinkach, tych, które będzie można zobaczyć na antenie telewizji TVT. Jakie produkty, jakie właściwie to, co z tych produktów powstanie? Co to będą za desery? Czego się widzowie mogą spodziewać? W pierwszych odcinkach powstała, już nakręciliśmy, powstał wegański deser, sernik. Więc no to co to za sernik bez sera? Da się? Da się. Da się i ma on swoich zwolenników i nawet przekonałam do niego kilku ludzi, którzy nie chcieli tknąć wegańskich deserów, więc jak najbardziej. Zastępujemy po prostu odpowiednikami, dodajemy czarów i powstaje nasz wegański deser, taka sernik. Magia w kuchni. Za chwilę zobaczymy, może po prostu mnie też zaangażujesz, skoro już jestem, to na dwie ręce, właściwie na cztery, możemy tutaj coś wspólnie zdziałać. Możemy coś przygotować na szybko. Takie desery, które da się w domu zrobić w pół godziny. Coś, co jest fajnego, na przykład ciastka. Ja wykorzystuję do ciastek na przykład płatki owsiane. Moje dzieci je uwielbiają, więc myślę, że zdobędą swoich fanów. Czy twoja rodzina ma jakieś swoje ulubione desery, które robisz bardzo, bardzo często, że może masz już nawet dosyć, ale musisz je ciągle powtarzać? Moja rodzina myślę, że nie ma takiego bardzo ulubionego deseru. Na pewno, tak jak mówiłam wcześniej, na tapetę wraca brownie, ale też mamy
jest jedno ciasto, które skradło serca wszystkich moich znajomych i robię je zawsze, kiedy gdzieś idę, to jest marchewkowe ciasto. Ono ma taką specjalną polewę słodko-słoną. Nie będę tutaj zdradzać moich tajników, ale wszyscy je lubią, jest bardzo wilgotne, bardzo aromatyczne. No i ma w sobie też kilka takich właśnie zdrowych elementów, czyli jest z marchewki. Potrafi przemycić dzieciakom warzywa. Tak, tak. A moje dzieci je uwielbiają. Ciasto, także to jest takie typowe ciasto dla dzieci i dla osób, które lubią mokre, wilgotne takie ciacha, bardzo aromatyczne. Ja się zrobiłam głodna, nie wiem jak ty, nie wiem jak tutaj kolega, który jest za kamerą, ale myślę, że widzowie także chcieliby zobaczyć nas w akcji, więc do dzieła, przygotujmy coś dobrego. Zapraszam. Co zrobimy? Ciastka. Ciastka. Ciastka owsiane w zdrowej wersji z masłem orzechowym i bananem. Pokażemy, co my tu mamy. Tu jest masło orzechowe. Masło orzechowe, które sama robię. No proszę, a jak można samemu masło orzechowe zrobić? Trzeba mieć bardzo dobry blender i orzechy arachidowe. Dobra, no to już wiemy. Trochę dwa składniki. Tego, czy w ogóle nie? Można sól, ale ja nie używam. Mhm. I co dalej? Tutaj są płatki owsiane, które pewnie też są zblendowane. Są lekko zblendowane, żeby nie były, bo to są płatki górskie, tak żeby nam się fajnie ujednoliciła masa. Mhm. Co jeszcze tu mamy? Piórki kosowe. Dziewczyny mi się poprzednio... Czekolada, ja tu jest czekolada, bo słodkości mają być słodkie, więc jest czekolada, gorzka. Banan, mój ulubiony. Jest banan. Banany są, a w słoiku co mamy? W słoiku mamy syrop daktylowy. Ja nim bardzo często zastępuję cukier po prostu, bo jest bardzo słodki, ale też fajnie nam wiąże wszystkie składniki suche. No i zdrowsza wersja cukru pewnie. A tu obok? A obok jest sok z cytryny, tak żeby nam nie ściemniał banan, bo bananem zajmiemy się najpierw. Jedna cytryna? Pół. Myślę, że z pół cytryny. I obok mus jeszcze, i tak? Mus jabłkowy, czyli też coś, co nam zwiąże te suche składniki. Czekolada. Dobra. I co robimy w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności musimy sobie rozdziabać, ja to tak mówię, banana. Czyli obieramy banana. Dziewczyny, gnieciemy go. To obieracie? Kto się za to zabiera? Ja. No za szybko. Ciach. No, dajcie skórki, mama weźmie. Ile to wymaga pracy? I to najszybciej zrobię. Potraficie to zgnieść? Macie tyle siły? A jak? No, nie, banana. No jak gnieciemy banana? Tak. Możemy tak gnieść. Używamy do tego rąk albo dziecięcych rąk, albo widelca. No, widzę, że to już poszło. Tak, zabawa plastyczna. Idealne. Super, a teraz nie trzeba wcale myć, wystarczy zjeść te resztki właściwie samemu. Nie mamy w tym momencie nic do wyrzucenia. Tak. A też właśnie chodzi w tym wszystkim o to, żeby pokazać, że zabawa w kuchni przy słodkościach to też jest fajna zabawa z dziećmi. Które wcale nie muszą przeszkadzać, prawda? No, fajna zabawa jest sznurek. To jest taki sznurek bananowy. Możesz go spróbować. Tak. No ale jeszcze tu są cząstki, musicie jeszcze tak ten, jak robicie z małą masę, szybciutko. Pach. No i mieszajcie. Mam banana. Bananowe ręce? Tak. Pokaż. Bierzcie. Ale miękki. No, ale. Nie ucieka ten banan. Kiedy mamy już tak pogniecionego, zmiażdżonego banana, co dodajemy? Dodajemy płatki owsiane z kokosem. To będzie nasza mąka. Cała Michał od razu? Myślę, że nie. Musimy zobaczyć, jaka będzie konsystencja, więc sobie tam gdzieś będziemy dosypywać. No to super. A jeszcze nie jest gotowe. Zobaczcie, teraz będziemy gnieść z tym.
z płatkami. Po, zobaczcie, ja dodaję, a wy gnieciecie. Świetnie, nie trzeba miksera. Nie trzeba miksera i to jest wspaniała sensu plastyka. Mamy do później ciastka, możemy wspaniale spędzić czas i... Mama pomoże nam ręce. No zobacz, taka skorupka. Teraz usmażymy i będziemy mieć ręce bananowe. No. Ręce bananowe ja nie lubię. Tak. Tak jest, nie lubię. Trzeba dużo siły w to włożyć, czy idzie no. Wam łatwo? Ciocia Kasia wam doda jeszcze masło orzechowego. Ja to bym je chętnie tak zjadła. Ile? Łyżkę? Łyżkę dwie. No to trzymajcie. Ciach. No i gnieciemy. Lubicie masło orzechowe? Tak. No to możemy dodać jeszcze jedną łyżkę. Kto nie lubi masła orzechowego? Ładnie musimy zagnieść. Wszystko, żeby była taka super masa. No. Ręce gnieć. Możemy tu uratować resztki, które wypadły, proszę bardzo. Kiedy możemy to wymyć? No zaraz. Musicie zrobić najpierw ciasto. Ciasto musimy. I dodajemy coś, co wszystkie dzieci lubią najbardziej, czyli... Czekolada! Czekolada! Czekoladę dodać wszystko, czy nie? Wszystko. Dobra, to dodajemy wszystko. Jej, czekolada! Teraz jest najlepsza zabawa. Zobaczcie, jakie będą czekoladowe. Ręce, popatrz, ale czekoladowe. No. Potem musimy tę czekoladę zjeść. Dobra, dziewczyny. Czekoladę zjeść. Poczekajcie, ja zobaczę tylko, czy mamy odpowiednią konsystencję. Bo to muszą być ciastka takie... Ciastka się piecze, czy nie? Czy tak? Ciastka się piecze, tak. Nie trzeba tutaj żadnego prysku do pieczenia, żadnych takich ulepszaczy? Nie, nie dajemy żadnych spłuchniaczy, one mają być takie kruche, wyjdzie taka krucha skorupka i będą miękkie w środku. Ale pyszne! Urosną, czy tam nie urosną nam, tylko tak, jak je uformujemy. Ja się już spodziewam, że będą dobre, bo dzieciaki już dają gwarancję. Tutaj ważna jest konsystencja, bo daliśmy całego banana, który nam ma to związać, więc jeżeli nam banan tego nie zwiąże, możemy dodać, ja tu mam przygotowany mus z jabłka. Bo tak samo mus z jabłka jak banan, po prostu zastępują jajko. Jajko, tak, tak. Banan dodaje nam trochę więcej słodyczy i ma trochę mniej... Mamo, bo ja chcę to umyć. Zaraz umyjesz, to oblizuj. No to leć, umyj. Bo będzie ścieżka. Tak, Ola nie myje, Ola oblizuje, tak? Się zazdroszczę. Banan daje nam trochę bardziej stałą konsystencję, a jednak mus jest bardziej płynny, więc do takich suchych składników jak płatki owsiane mus z jabłka wydaje mi się lepiej zwiąże po prostu, da więcej wilgoci. Mhm. Więc dodajemy go tylko tyle, żeby zobaczyć ewentualnie jaka jest konsystencja, bo jeszcze mamy syrop daktylowy, który myślę, że dodamy, bo żeby dzieciaki miały słodkie ciastka. No jest już czekolada, to będzie bardzo słodko. Czekolada jest gorzka. O. Czekolada jest gorzka i nie jest wcale taka słodka, ale dzieci już widzą, że jest czekolada, więc nasze ciastka by zyskały dodatkowy plus. Dobra, dawaj jeszcze syrop daktylowy. Chcesz spróbować, jak to smakuje? Dawaj. I co? Pyszny. To dajesz? Czy ja mam dać? To daję. No to dawaj. Hop. Oczywiście jest bardzo dużo zabawy, ale jest bardzo dużo też... Popatrz, jak sos wygląda. Brudu. Lecie sos. Ej, ja tu się słyszałam ostatnio, jak oglądałam fajny program, że w kuchni jak się gotuje, to trzeba się ubrudzić, więc no, jak jest dobre gotowanie, to jest dużo brudu. Więc u nas chyba jest wspaniale, nie? Nie musimy gniatać.
Ale teraz będziemy robić co? Co wy zazwyczaj robicie, jeżeli robimy ciastka? Ubijamy? Kulki. Kulki? No. A znowu będziemy mieć brudne ręce. Znowu będzie okazja, żeby ją oblizać, skoro to źle? Dobre. Dobra. Tak mamy, oprócz naszych nieczystości, mamy, tak wygląda masa na ciasteczko. Zobacz, czekolada. No to myślę, że teraz się trochę wszyscy pobrudzimy. Ja tylko na to czekam. Więc mamy blachę. Tu sobie gdzieś ją położymy. My możemy tu zjadać. No i kulki. Formujemy kulki takie w kształcie orzecha włoskiego. Hop. Ja nie umiem. Kula się będzie piekła, czy rozpłaszczyć? Myślę, że tak rozpłaszczymy jak takie ciastka. Może taka być. Może taka być. Jakby ktoś nie miał cierpliwości czekać na gotowe, surowe takie też można zjeść? Nie ma tu nic takiego, co by nam mogło zaszkodzić na surowo, ale myślę, że po upieczeniu aromaty wszystkie się wydobędą i będzie jeszcze lepsze. No i wstawiamy do piekarnika 180 stopni 15 minut i później jak ostygną będziemy jeść. Dobra, dojdziemy się, umyć. Umywalnia.